Znajdujemy się w miejscu historycznym. Mysłowice, miasto, w którym mieszkam, przez stulecia było ważnym ośrodkiem historycznym, gospodarczym i kulturalnym. Ostatnie lata niestety nie należą do najlepszych. Możemy wierzyć, że wybierając po raz kolejny do samorządu te same twarze, sytuacja może ulec zmianie. Ale nasze miasto potrzebuje prawdziwych zmian. Kandydaci z listy SED Lewica Razem to z jednej strony osoby kompetentne, pełne doświadczenia zawodowego i życiowego. Z drugiej zaś posiadające świeże spojrzenie. Są to osoby, które do tej pory nie zasiadały w samorządzie, dlatego możemy być pewni, że energia, którą mają, zostanie dobrze spożytkowana. Rozwiniemy współpracę z organizacjami pozarządowymi, a szczególnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Chcemy w pełni zrealizować inicjatywy społeczne, takie jak budżety obywatelskie. Poprawić jakość powietrza poprzez termomodernizację i dofinansowanie do ekologicznych źródeł ogrzewania. Zwiększyć nakłady na mysłowicki sport oraz stworzyć zaplecze biznesowo-sponsorskie. Wprowadzić bezpłatne szczepienia i opiekę medyczną dla seniorów. Porozumieć się z PKP w sprawie remontu dworca i w jego okolicy stworzyć centrum komunikacyjne. Promować i wspierać naszych utalentowanych mysłowickich artystów. Tworzyć infrastrukturę parkingową z prawdziwego zdarzenia oraz monitorowane i zadaszone dzielnicowe centra przesiadkowe. Zagospodarować pustostany pod infrastrukturę żłobkowo-przedszkolną. W końcu zrewitalizować rynek, naszą wizytówkę. Nasza kampania jest skromna, ale przemawiają za nami czyny. Chcemy służyć Wam, mieszkańcom Mysłowic. Jako przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Mysłowicach, wolą Rady wskazuję na tego przystojnego mężczyznę, który jest naszym kandydatem na włodarza miasta Mysłowice. Nazywam się Jarosław Stopa. Kandyduję na urząd prezydenta Mysłowic, naszych Mysłowic. Potrzebujemy konkretnego, doświadczonego, stanowczego prezydenta, który będzie potrafił dbać o interes miasta i jego mieszkańców. Jestem gotów podjąć to wyzwanie.